A zarząd czy osoby, które rządzą w Lechy, bo, bo niekoniecznie są w zarządzie, bardziej wam pomagał w tym sezonie niż przeszkadzał? Po meczu z Miedzią Legnica wygraliśmy 4-0 i taka radość wróciła do szatni, wróciła również na treningach. I mamy mecz z Wartą Poznań, gdzie, gdzie był bardzo ważny mecz, i, i gdzieś tam mamy spotkanie rada drużyny i dostajemy. Ja już nie będę tam wchodził w szczegóły, ale dostajemy taką informację, że, że każdy teraz zamiast myśleć o meczu, myśli o, o innych sprawach. Moim zdaniem to było jeszcze takie nakładanie większego, większego gruzu, moim zdaniem, do tego, do tego wszystkiego. A Dawid Badia jest dobrym trenerem? Myślę, że, że trener Badia jest dobrym trenerem, natomiast na te okoliczności, które były, które było to, że chcieliśmy walczyć o, o te utrzymanie, to utrzymanie, to jakby to nie jest trener na taki, na taki styl. Rafał, pożegnałeś się y, werbalnie, przynajmniej po meczu z Legią, z kibicami, z dziennikarzami i powiedziałeś, że odchodzisz. Słuchając sobie tej rozmowy na spokojnie, już wiedząc, co w niej padnie, miałem takie wrażenie, że tam jest y, rozgoryczenie, troszeczkę jakiś, jakiś zawód. Jakie w tobie były uczucia? Bo ja to sobie mogę tam diagnozować na spokojnie. Na pewno jak po meczu, y, bo po meczu nie chciałem tego mówić nigdzie, gdzieś tam dopiero chciałem po opiaźcie po gliwice. E, powiedzieć, że, że odchodzę, i, i tak, tak też klub postanowił. Natomiast zadaliście mi pytanie i, i stwierdziłem, że nie ma co się tam owijać w bawełnę i, i, i kłamać, tylko e, powiedzieć, jak jest. Natomiast na pewno jest smutek, bo 3,5 roku w, w fajnym miejscu, w dobrym klubie i. I gdzieś ten smutek jest, że, że nie, dostanę, nie dostanę tej szansy poprawy. Bo, bo spadek to nie jest nic, nic fajnego i, i szkoda, szkoda. Ale no tak jak powiedziałem, też tam po meczu, że no, takie jest życie, taka jest piłka i. Ale wiesz co, jedna rzecz, która mnie zaskoczyła? No, bo jeszcze kilka tygodni temu dochodziły sygnały, nawet do mnie, chociaż tych newsów jakoś tam szczególnie nie zbieram, czy w ogóle ich nie zbieram, że o Rafała Pietrzaka pytają kluby, które zostaną w ekstraklasie. Mhm. A ty mówisz tak, jakbyś chciał zostać w Gdańsku, jakby ci było żal tego, że, że Lechia ci nie chce. wiesz zresztą ja od grudnia czekam na w ogóle jakiś sygnał ze strony, ze strony klubu. W grudniu po meczu z, z górnikiem, Zabrze, co wygraliśmy tutaj u siebie. Dostałem sygnał, że klub jest zainteresowany. Ja powiedziałem, że ja też. Musimy się tylko dogadać. No, po prostu no, to w każdej pracy, w każdym gdzieś tam zawodzie każdy chce się z kimś dogadać i, i nie widziałem w tym nic, nic nadzwyczajnego. Potem pojechałem na urlop, była cisza cały czas, też nie chciałem gdzieś tam naciskać mocno. Pojechaliśmy na obóz. I na no, obozie, nawet z trenerem Marcinem Kaczmarkiem, jak siedziałem tam, czekałem na, na chłopaków. To on mówi: Co, Pietrzu, już podpisałeś? Bo chyba ty jako ten pewniak. No ja mm -hmm. mówię, że trenerze, że jeszcze nie. No i, i gdzieś tam czekałem, czekałem. I, I taka poważna rozmowa znaczy, poważna rozmowa, gdzieś tam zapytanie ze strony dyrektora sportowego, jak przyszedł, Łukasz, Łukasz Smolarów, powiedział, czy je. Ja jestem zainteresowany zostaniem. Mówię, no, mówię, Łukasz, słuchaj, no, no okej, okay, tylko że wy nie rozmawialiście ze mną praktycznie przez, mówię, cztery miesiące, żadnego konkretu, żadnej odpowiedzi z waszej nie. strony. Ja nie wiem, czy wy chcecie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i tak było okej, okay, że przed meczem z legią. Dostałem informację oficjalną, że, że klub nie jest zainteresowany. Ale to ty zapytałeś, czy klub przyszedł z tym do ciebie? Nie, nie, nie. No, przed meczem mieliśmy trening, zostałem tam wezwany do, do pokoiku i informacja została podana. No dobra, to wracając do, do pierwotnego pytania. Eee, wolałbyś zostać w Gdańsku, to był twój, twój priorytet. Powiedzmy, że klub z tobą rozmawia. Mhm. Ale zakładamy też spadek. Wolałbyś grać w pierwszej lidze, żeby zostać w Gdańsku. Znaczy powiem, powiem, powiem tak, jeśli klub chciałby i rozmawiałby ze mną, to gdzieś tam były, były takie, takie myślenia, też mówię, no, mam, mam rodzinę, też dobrze się tutaj czuliśmy, czujemy i, i gdzieś tam z żoną też myśleliśmy o tym, bo tak jak mówię, no. Mam żal? Znaczy, no nie żal, tylko jest taki, taki smutek, że, że nie mogę się poprawić, bo, bo spadek nie jest czymś, nie jest czymś fajnym e, mm, i, i gdzieś tam o tym myślałem, no ale to tak jak mówię i tak jak mówiłem wcześniej, no trudno gdzieś chcieć zostać, jak ktoś Cię nie chce, no i, i mhm. trzeba od razu zmienić te, te nastawienie na, na to, żeby gdzieś ten plan B już wdrożyć swoje życie, no bo, bo nie jestem sam i też mam, też mam rodzinę i też muszę o nią, nią dbać. Mnie to dziwi dlatego, że pierwsza liga i Ekstraklasa to są naprawdę dwa zupełnie inne światy, już pomijając pieniądze nawet, ale też inna telewizja, zupełnie inaczej to wszystko jest realizowane, inne zainteresowanie i, i po prostu się zdziwiłem, bo miałem takie poczucie, że ty wolałbyś nawet zostać w Gdańsku kosztem tej pierwszej ligi mm -hmm. i zrezygnować z ofert ekstraklasowych. Znaczy wiesz, to jest, ja powiem Ci tak, ja w pierwszej lidze mam więcej meczy niż w Ekstraklasie. Znam, hmm. znam tą otoczkę, znam to wszystko i wcale... I podoba Ci się to? Znaczy nie, że mi się to podoba, <laughs> ale naprawdę wcale nie jest tak łatwo, jak to się wszystkim wydaje, drużyny... W pierwszej lidze są dwie drużyny, które awansują, cztery, które grają o w barażach, potem jest jeszcze dziesięć drużyn, które chce grać w tych barażach, także to nie jest tak, że, że tam nie wiem, cztery, pięć drużyn walczy o, o pierwsze, drugie miejsce, reszta już już się nie nadaje. No tam jest. Mucka, no, ale mucka, ale, ale kasa wszystko... jest mniejsza w no, Kasa idzie. jest mniejsza, oczywiście, że tak, ale natomiast no gdzieś, gdzieś wiesz, ten spadek i ta sportowa taka złość, to, to jest takie najgorszy najgorszy moment i, od, i do odejścia, i, i do tego, że, że nie ma tej właśnie szansy poprawy, że nie możesz, nie możesz zrobić e, tego, tego takiego powrotu. Można, można powiedzieć. Mam nadzieję, że Lechia, Lechia awansuje. W tym pierwszym sezonie, ale naprawdę to, to będzie trudne, jeśli, jeśli wszystko się nie poukłada i, i, no i zobaczymy, jak to będzie. No, ja już mogę powiedzieć, że to, to już nie będzie tak jakby mój problem, ale no, no mam nadzieję, że, 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 Lechia, że Lechia awansuje w tym, w tym pierwszym sezonie, w pierwszej lidze. To kontynuując ten wątek, zainteresowania innych klubów, wieczysta Kraków. Była oferta? Ech. Było, był telefon, ale konkretnej oferty nie było. Zresztą dużo osób się mnie pyta, że a wieczysta czy to nie za wcześnie, bo coś tam ja mówię, no ale mówię, kto wam w ogóle co powiedział, że ja idę do, do wieczystej. To był, był zazwyczaj te... tak jest, że jak się pojawia zainteresowanie z wieczystej, to te tak naprawdę nie tak, jest Tak, już Ale był, był telefon, był telefon, było, było zapytanie, ja bym to wiedział, powiedziałem, że jeszcze jestem, wydaje mi się, no, za młody i. I, i jeszcze, jeszcze mam siłę, żeby zagrać w ekstraklasie, bo jest to zainteresowanie. Więc y, na razie podziękowałem y, i zobaczymy. A nie jest trochę tak, że sama taka oferta trochę świadczy o tym, jak zły to był sezon, też dla ciebie indywidualnie. Bo wieczysta się nie zgłasza po piłkarzy, którzy są w dobrym miejscu, tylko raczej po takich, którzy byli w dobrym miejscu, a niekoniecznie teraz. Są. No tak, na pewno, na pewno. Chociaż z drugiej strony można sobie powiedzieć, że jeśli ambicje właściciela są takie, żeby awansować do ekstraklasy, więc potrzebuje też zawodników, którzy chcą w tej ekstraklasie grać dalej. Hmm. Tak? To nie jest tak, że, że ktoś tam idzie do drugiej ligi, bo chce grać w drugiej lidze. Jeśli właściciel. A myślę, że pan Kwiecień jest takim, taką osobą ambitną i miałem okazję raz, raz poznać. To, to myślę, że, że potrzebuje też zawodników, którzy mają jeszcze jakąś taką ambicję, żeby w tej Ekstraklasie pograć, bo no tak jak mówimy, czy pierwsza liga, czy druga, czy trzecia, no nie jest łatwo awansować z roku na rok. Choćby nie wiadomo jakie nazwiska, jakich piłkarzy się ma, no to jednak to jest sport, i, i zawsze te zielone boisko weryfikuje wszystko. No dobra, pogadamy o spadku i o tym, co się działo w tym sezonie. Ja wiem, że ty odpowiadałeś na te pytania w trakcie sezonu dziesiątki, setki razy i, i więcej masz pewnie wywiadów niż ktokolwiek inny, w szatni Lechi. Ale y, pojawiało się kilka takich y, kwestii, które poruszało kilku z Was. Jedna z nich to były rozmowy, ciągłe rozmowy, trudne rozmowy, ważne rozmowy. Jak widać, one efektu nie przyniosły. Y, to były rozmowy na temat tego, jak naprawić to, co się dzieje w szatni, czy jak naprawić to, to, co się dzieje piłkarsko, bo zastanawiam się, czy ważniejsze były kwestie, właśnie czysto piłkarskie, kto trenuje, jak trenuje, w jakim wychodzicie ustawieniu, czy jednak to, y, kto z kim. Ma kosę, mówiąc, mówiąc hmm. wprost, a, a kto z kim sobie ręki nie podaje. Czy wiesz co? Ja powiem Ci, byłem w paru klubach i nigdy nie było tak, że, że każdy. Każdy z każdym się lubiał, tak? no, to, jest, to jest niemożliwe i nawet w tych profesjonalnych, w wielkich klubach. Ale też klubach... w wielu klubach te tematy są, a o, o nich się nie tak, pisze, tak, tutaj no się o nich nie, O nich się nie mówi, no bo nie było nieba dziś tego spadku, nie? Zawsze, zawsze na pewno e, są tematy, przy takich, e, przy takich rzeczach jak spadek zawsze się szuka tych takich tematów obok. Moim zdaniem na takim największym naszym problemem no to był mental, to, to, to ja to, to mogę tak powiedzieć, że my jako drużyna E, nie wytrzymaliśmy tego, tego takiego ciśnienia jeśli chodzi o tą walkę. Ale wy jesteście najstarszą drużyną w lidze, nie? Tak, tak, tak. No i właśnie dlatego mówię, że, że może, e, znaczy nie może, moje zdanie jest takie, że mentalnie tego nie, nie udźwignęliśmy i, i to trzeba sobie powiedzieć, że patrząc na cały sezon to wydaje mi się, że że nawet nie, blisko nie byliśmy, blisko nie byliśmy utrzymania, to też trzeba sobie powiedzieć, że nie mieliśmy takiego momentu w lidze, że wygraliśmy cztery mecze, trzy mecze z rzędu i powiedzieliśmy sobie, że jest teraz ta oddech. E, tak, jest ten oddech, jest ta seria zwycięstw, bo bodajże. No była Wisła Płocki, By, Górnik Zabrze. Był Górnik Zabrze u siebie, By, odrębnie, co nie? potem mhm. była przerwa, wygraliśmy z Wisłą Płock, potem był remis chyba z Widzewem, potem był jeszcze jeden remis i, i, i gdzieś tam w tym momencie e, było czuć, że, że jest jakaś tam nadzieja, no ale potem przyszła jedna porażka, druga, chyba tam znowu remis, trzecia, trzecia porażka i, i znowu wszystko opadło, także mówię, no tutaj ten, ta głowa, ten mental e, no, no nie był na takim poziomie na pewno, żeby, żeby, żeby powalczyć i, i, i trzeba sobie zadać pytanie. Też każdy z nas, czy każdy dał, dał po prostu z siebie wszystko. A to nie jest trochę tak, że pozycja Marcina Kaczmarka, który był no pewnie miał największą szansę na to, żeby was utrzymać. Została podburzona została bardzo mocno osłabiona po meczu z Koroną Kielce bo wtedy takie ja mam wrażenie zaczęła się panika w klubie i szukanie bardzo szybko rozwiązań. Wiesz co nie mnie to oceniać tak no to i tutaj jest tak że że ktoś tam mówił że a bo Korona Kielce że jechała z nami ok mieli tam nie wiem wiadomo ile strzałów ale te strzały były nie wiem z 30 metrów i i, i okay, no wygrali 1-0, gdyby Michał to strzelił, mamy 1-1 i myślę, że była zupełnie inna sytuacja też w klubie, nie byłoby takich nerwowych ruchów. Eee. I, i, I tyle. No i tutaj właśnie w takich, w takich momentach też trzeba, trzeba być z drużyną. Eee. A moim zdaniem to było jeszcze takie nakładanie większego, większego gruzu moim zdaniem do tego, do tego wszystkiego i i tak to się stało, że na każdej, na każdej płaszczyźnie, czy za, zarządzania sportowo i organizacyjnie, no po, prostu, po prostu było tak, że, że ten spadek stał się faktem i teraz trzeba zrobić wszystko, tą, żeby tą, ten sezon odkreślić grubą, grubą krechą i, i pozytywnie wrócić. I, I mam nadzieję, tak jak wcześniej powiedziałem, że, że ten powrót do Ekstraklasy będzie szybki. A zarząd, czy osoby, które rządzą w Lechi, bo, bo niekoniecznie są w zarządzie. Bardziej wam pomagał w tym sezonie, niż przeszkadzał, Nie, no. Myślę, że tutaj były, były takie momenty, gdzie po meczu z Miedzią Legnica wygraliśmy 4-0 i taka radość wróciła do szatni, wróciła również na treningach. I mamy mecz z Wartą Poznań, gdzie, gdzie był bardzo ważny mecz i, i gdzieś tam mamy spotkanie rada drużyny i dostajemy. Ja już nie będę tam wchodził w szczegóły, ale dostajemy taką informację, że, że każdy teraz zamiast myśleć o meczu, myśli o, o innych sprawach, i tutaj stało się tak, jak się stało. A ile jest prawdy w tym, że szatnia była w pewnym momencie troszeczkę podzielona między obcokrajowców a, a Polaków, albo między osoby, które są dłużej w klubie i można je bardziej czy mniej słusznie nazwać lechistami, a tymi, które są krócej? Oczywiście, znaczy, to no, tak jak wcześniej powiedziałem, ja myślę, że no, ja byłem na przykład w Belgii, no i byłem jedynym, jedynym Polakiem, i, i, i powiem Ci, że też tak czasami było, że, że gdzieś tam zawodnicy, którzy grali w Belgii dłużej, oni się trzymali razem, razem siedzieli przy stole, ktoś tam siedział gdzie indziej, no to, to, jest, to jest normalne, tak? Natomiast kiedy wychodzi się na boisko, każdy musi iść w tym samym kierunku i czy to. Nie wiem, jeden jest skądś tam, drugi skądś, i, i, i to wszystko nie ma znaczenia, kiedy się wychodzi na boisko. To nie powinno mieć znaczenia. Natomiast, kiedy więcej gadasz o czymś innym niż o tym, co masz robić na boisku, no to to właśnie tak, tak wygląda, że, że jest spadek. I, I tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, no każdy musi, musi spojrzeć na ten sezon i powiedzieć, czy, czy dał z siebie wszystko, czy każdy robił to, co trener od niego wymagał. I, i, i wtedy, wtedy ten rachunek sumienia na pewno, na pewno wyjdzie. A, a mówię, no, moim zdaniem w, w żadnej drużynie nie jest tak, że każdy się trzyma razem. My mieliśmy spotkania, mieliśmy kolacje, mieliśmy rozmowy, każdy gdzieś tam co miał powiedzieć, powiedział. A koniec końców, e, no, no nic to nie pomogło. A Dawid Badia jest dobrym trenerem? Myślę, że, że trener Badia jest dobrym trenerem, natomiast na te okoliczności, które były, które było to, że chcieliśmy walczyć o to utrzymanie, to tak jakby to nie jest trener na taki, na taki styl. Na pewno chce cały czas mieć piłkę, cały czas gdzieś tam operować. Grać z taką fantazją, natomiast. No, to nie jest wymagające, wiem... prawda? To trudno znaczy, osiągnąć, no tak, kiedy tak, jest słaby ale... mental i, i trudna sytuacja w tabeli. Dokładnie, natomiast no widać jak postąpiły inne drużyny, które gdzieś tam postawiły na trenerów, które znają ligę, którzy znają e, ekstraklas... Nie no, byli ligę, na kontrakcie, więc tanie. Byli też na kontrakcie, e, ale znali, znali otoczenie, też pewnie znali to, jak to zrobić, żeby, żeby drużyny drużyny gdzieś tam wyszły z tego dołku i, no i to wypaliło, natomiast no, my możemy teraz mówić, że jakby, nie wiem, czy trener Maciej Kaczmarek by został, czy kto inny i, i czy byśmy się utrzymali, no to, to już tego nie, nie wiemy. Taka była decyzja zarządu klubu, żeby, żeby trenera Badie tutaj e, ściągnąć i, i myślę, że w paru meczach też pokazaliśmy, że, że potrafimy grać piłkę, tylko zawsze brakowało, zawsze czegoś brakowało, zawsze brakowało, jak ja to kiedyś powiedziałem, tej jednej bramki Więcej od, od przeciwnika. Temat finansów, bo słyszałem takie głosy z klubu, że trudno jest cokolwiek osiągnąć. No wiadomo, że tutaj nie mówimy o, o osobach z góry, tylko o tych, które mają rzeczywiście coś tam na wojsku wypracować, kiedy nie masz za co zapłacić za mieszkanie na przykład i, i musisz pożyczać pieniądze, i trudno się wtedy skupić na piłce. Ale słyszałem też od osób, które są dłużej w Gdańsku, że w wielu klubach okej, okay, ta teoria by się sprawdziła. Ale nie w Gdańsku, że ona nie będzie kluczowa w Gdańsku, bo po prostu się już przyzwyczailiście. Mówiąc brutalnie, że to zawsze 2-3 miesiące są, że premie to też nie jest coś, co można od razu księgować, tylko trzeba poczekać. Może będzie w tym roku, a może w następnym, a może jak już będziesz w innym klubie. Mhm. Jak, jakie jest Twoje zdanie w tym temacie? Czy moje zdanie jest takie i zdanie każdego zawodnika? Że przychodząc do Lechi, każdy wiedział, jaka jest sytuacja, tak. I tutaj to nie jest jakimś jakąś tajemnicą, że klub e, gdzieś tam wcześniej nie płacił, ale przychodził moment, e, gdzie była licencja, e, gdzie, gdzie te zadłużenia wobec zawodników były zawsze regulowane i, i to było. Natomiast e, w tym sezonie było akurat tak, że, że to, to się nie wydarzyło i, i każdy gdzieś czekał 3-3 miesiące. Każdy wcześniej też było tak, że, że każdy z nas wiedział, jaka jest sytuacja, że tych pieniędzy może nie być, ale w końcu przyjdzie taki miesiąc, gdzie, gdzie wszystko będzie uregulowane i, i będzie wszystko spokojnie. Natomiast w tym sezonie było tak, że tak jak właśnie mówiłem o tych sprawach boiskowych, no to było właśnie tak, że, że gdzieś tam tego nie było, no i zaczęły się rozmowy o czymś innym niż to, co jest najważniejsze na boisku, i, e, i tak było przez cały, i tak było przez cały sezon. E, muszę powiedzieć, że, że na przykład w Wiśle Kraków mieliśmy taką szatnię, takie charaktery i tak się trzymaliśmy wszyscy razem, że że ja nawet nie odczuwałem tego, że nie ma tych pięciu miesięcy zaległości i i też zarząd, który, który był tam potem po tych całych aferach i tym wszystkim bardzo, bardzo nam pomagał, jako, jako zawodnikom, czy też młodym, czy, czy jakoś, nie wiem, organizował jakieś wypady, czy coś, to na pewno działa w tą stronę, gdzie czujesz, że mimo, że tych pieniędzy nie ma, ale jest ta wiara w Ciebie jako w zespół, jest, jest zespół, jest, są ludzie, którzy chcą Tobie też pomagać z góry. I wtedy czuję, że masz taki luz na boisku, i, i tak, tak to wyglądało, bo. bo, bo wtedy nie wtedy... spadliście, nie? To była ta różnica. Wtedy nie spadliśmy, byliśmy blisko tej pierwszej, pierwszej ósemki, bo to wtedy był ta, ta, ten podział. Natomiast koniec końców zajęliśmy tamte dziewiąte miejsca, a mieliśmy tyle samo punktów co, co czwarte. Także no, to, była bardzo, to była super przygoda, i, 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 i na pewno. Tak szczerze, zawsze roz, rozmawiam z żoną, że cofnąłbym troszeczkę czas, żeby być znowu w tej szatni z tymi zawodnikami i, i przeżyć to samo, po prostu. Bez tych pieniędzy, bez tego wszystkiego, przeżyć to samo, bo naprawdę, no. No, takie miłe, miłe wspomnienia, gdzie, gdzie będę na pewno zawsze do tego wracał, że, że mimo, że nie było pieniędzy, to jednak był fan i to powiem taki, taki spontaniczny czasami, ale naprawdę był fan i to. I to było, było, było fajne, miłe i, i na pewno gdzieś tam kibice też to pamiętają, bo, bo naprawdę no było super, było super. To może to jest ten temat, że na spadek się nie składa jedna rzecz, jak finanse, czy jak szatnia, czy jak zmiany trenerów, tylko tylko po prostu kilka różnych klasków. No w wiśnie no nie było to, kasy, ale były inne rzeczy tutaj. To zawsze jest tak. I to, czy chodzi o spadek, czy to chodzi o sukces, tak? No to nie jest tak, że, że nie wiem, coś nie idzie w górze, to w dole idzie i, i jest sukces i wszyscy mówią, o dobra, my tylko zrobiliśmy sukces, tak, no nie, no to na sukces, no zobaczmy Raków Częstochowa, tak. Był taki moment, że pomyślałeś sobie, kurczę, może ta kasa nie przyjść? Nie, 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 nie było takiego momentu, że, że, <grym> że pomyślałem, że, że, tych pieniędzy nie dostanę, tak, no bo, bo, no są kontrakty, jest wszystko tak, są... Są no to, adwokaci, to, to jaka że... jest ta różnica? Bo, bo tak mówisz troszeczkę między słowami, a ja tego chyba nie chwytam. Znaczy, no różnica, różnica była pewnie, jest pewnie taka, że tak jak ja mówiłem o tym, o tym, że każdy musi iść w tą samą stronę. I każdy musi, musi tak jakby swoje, swoje dobro przełożyć na, 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 na dobro drużyny. Mm -hmm. Jeśli każdy by to, by to zrobił, a no, w, mam nadzieję, że każdy chciał to zrobić. No to, to moim zdaniem nie byłoby tego, nie byłoby tego spadku i dalibyśmy radę, bo tak jak sam powiedziałeś, to jest drużyna, która rok temu grała w europejskich pucharach. To jest drużyna, która zmieniła się może dwóch, trzech zawodników, mm -hmm. nie, nikogo. Nikogo więcej nie było. Do a z drugiej te... strony zasiedziała się tutaj, zestarzała się i było kontuzje, i czy, okazało się, że czy, ja wiem, skróska, wiesz, Zawsze jest tak, że wszyscy mówią, że ten jest za długo, ten jest za długo, a koniec końców ten, co jest za długo, to, to walczy i, i gra cały sezon. Tak, Przychodzą młodsi, przychodzą niby lepsi zawodnicy, i, i nagle się okazuje, że ten, co siedzi tutaj najdłużej, jednak nie jest taki, mhm. taki zły. I nie zasiedział się tak, tak długo, tylko można na niego liczyć, bo zazwyczaj przy, 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 przy dobrych momentach yy, i przy, przy złych przede wszystkim momentach obarcza się winą największą tych, co są najdłużej, mm -hmm. że im się nie chce, bo się zasiedzieli. Bo to, no, a moim zdaniem tak nie jest. No, jeśli ktoś jest tutaj, no, jak ja, na przykład 3,5 roku i jest ten spadek, to to nie jest tak, że o spadek jest S super. Nie, no tu ja byłem tutaj 3,5 roku, zżyłem się z tym klubem, zżyłem się z tymi ludźmi i tych ludzi też najbardziej szkoda, bo my tu mówimy o piłce nożnej i o tym wszystkim, natomiast my gdzieś tam zawodnicy, każdy sobie gdzieś, gdzieś znajdzie klub, czy tam w pierwszej y, lidze, w ekstraklasie, natomiast no, ci ludzie, którzy, y, którzy tutaj pracują, pracowali. No to dla nich to, to jest na pewno większe, większe gdzieś tam zmartwienie, i w, to boli ich najbardziej. Porozmawiamy o Twoim sezonie indywidualnie, bo jeżeli zagrasz z Piastem Gliwica, będzie 40 meczów. Dwie asysty w ekstraklasie? No, mało. Mało, na pewno mało. Mhm. No nie, no to nie ma co, co wiesz, co się oszukiwać. No, ten... Pod względem liczbowym, jeśli chodzi o asysty, bramki, no to na pewno kiepski, kiepski sezon i, i, i na pewno to też to jest to, co ja mówię, każdy musiałby dołożyć swoją, swoją cegiełkę do tego utrzymania, też ja wiem, że w pewnych momentach nie dawałem z siebie wszystko drużynie i Albo nie miałeś, czy bo w głowie to się działo dlaczego? Nie, myślę, że, że w głowie nie. Natomiast no wiem, że, że w niektórych momentach mogłem bardziej pomóc, mogłem po prostu gdzieś tam lepiej dograć, czy coś i, i to, to o to mi chodzi. Dlatego, no, no tak jak mówię, no, słaby sezon pod, pod względem liczbowym, i tutaj nie ma, nie ma co, co mówić, że o, nie było super, ale czy ktoś tam nie strzelił z mojego podania, czy tam. Nie wiem, yy, miałem, mógłbym mieć trzy asysty więcej, no nie ma jeśli chodzi o liczby, no to, to na pewno słabo to wygląda. Czy to nie jest trochę tak, yy, no, mówiąc brutalnie, że w tym momencie największym twoim atutem jest ta lewa noga? Że gdybyś po takim sezonie był zawodnikiem prawonożnym, no, no to te kluby ekstraklasowe mogłyby czy nie wyjść. co? Yy, ostatnio dostałem pytanie, że. Yy, czy czy ktoś właśnie jest zainteresowany, bo spadek, bo już 31 lat i wszystko. Wiesz co, no, grałem w drużynach wcześniej, yy, myślę, że, że akurat w Polsce mam jakąś tam markę swoją wyrobioną i, i pod różnymi względami gdzieś tam mentalnym, jeśli chodzi o bycie w szatni, gdzieś tam nie robienie problemów żadnych, jeśli, jeśli chodzi o wypłaty, to mm -hmm. ja już jestem przeszkolony. Także nie płacący, także niepłacący eee, także można, dzwonić, można, można dzwonić, tak, tak, nie wiem, czy się żona zgodzi, bo ostatnio powiedziała, czy moglibyśmy w jakimś normalnym klubie, chociaż już na, na spokojnie e, iść, ale to tak akurat e, śmieję się, ale, ale mówię, jeśli, jeśli gdzieś tam wcześniej grałeś i, i, i grałeś dobrze, i każdy gdzieś widział ciebie, to, to po, po jednym słabym sezonie Gdzieś to zainteresowanie jest, ja się tym cieszę. No, bo, bo mówię, na pewno to nie jest, nie jest łatwe, ale, ale jednak gdzieś tam wcześniejsze te moje, te moje mecze musiały się, musiały się podobać komuś, że, że dzwonią i jest zainteresowany. zainteresowanie. Pytałem Mario Malocze, bo on powiedział, wielu z nas, czy prawie wszyscy, byli tak indywidualnie w słabej formie w tym sezonie. No, dokładnie. I zastanawiam się, z czego to wynika. Mario mówi, nie wiem, jak mi każą biegać 10 razy, to biegam 10 razy, nie 9, nie 11. Mhm. Robię to, co trener co trener kazał? Czy mylili się trenerzy? Czy yy, będziemy wracać znów do mentalu? Bo to to nie do końca tak jest, że, yy, że tylko mentale można wytłumaczyć to, że nagle. Nie, nie, nie. Znaczy, no wiesz, wiesz no, nie możesz dośrodkować. Ja się dobrze, zgadzam nie? z Mario, że każdy był pod formą. Każdy. I tu nie ma żadnego zawodnika, który by moim zdaniem mógł powiedzieć, nie, ja byłem top i ja super yy, grałem. Wydaje mi się, że, że tak jak Mario powiedział. No Wiesz, to mówimy o tej mentalności. Ja powiem o świadomości tego, że jeśli ktoś ci każe biegać 10 razy, no to biegasz 10 razy. Jeśli ktoś ci każe biegać w lewo, biegnij w lewo, nie biegnij w prawo. Albo, że na przykład biegniesz w lewo, nie dostaniesz dwa razy piłki, i u ciebie już, a kuźwa, nie dostałem dwa razy piłki, muszę zrobić coś ekstra. Nie rób coś ekstra, rób to, co ci trener kazał. No i, i tak ta świadomość tego wszystkiego, tej tego funkcjonowania w drużynie czy, czy na meczach, czy we wszystkim sprowadzało się do tego, że no, było trzech trenerów. No czterech, nie? Z Matkiem Krakowskim. Czterech. I każdy gdzieś miał jakiś swój pomysł. I drużyna jest do tego, żeby wykonywać polecenia zawodnicy. Są do są tego, żeby wykonywać polecenia, polecenia trenera. Moim zdaniem były mecze, gdzie nie ja będę mówił o całości, oczywiście, jako, jako zespół, że nie robiliśmy czasami tego, co trener gdzieś tam nam nakreślał, albo robiliśmy do pewnego momentu, gdzie już widzieliśmy, że to może nie działa, już chcieliśmy robić coś swojego i to wychodziło gorzej, że dostawaliśmy 3-4 bramki. I potem był taki, taki rozgłos, że, że jesteśmy gdzieś tam demolowani w każdym meczu czy, czy coś. I, I to po prostu. Zbiera się znowu na to, tak jak ty powiedziałeś, że, że wszystkie elementy złożyły się na to, że po prostu byliśmy po prostu słabsi od, od rywali praktycznie w każdym meczu i dlatego spadliśmy. Mhm. No to w takim razie życzę, żeby zgodnie z życzeniem twojej żony następny klub był... <laughs> przekażę, przekażę. Był normalny. Rafał Pietrzak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.